Wydaje mi się, że żyje pod kamieniem, słuchaj. Dlaczego? Naprawdę, Dla się bo. się wyjść pod kamienia. Staram się, wyperzam teraz powoli. <noise> Hej, tu Kasia i Kasia. A to jest podcast Fika z IKEA. Fika to nasz ulubiony szwedzki zwyczaj. Tu krótka przerwa w ciągu dnia na kawę, coś słodkiego i pogaducha oczywiście. Rozgoście się, napełnijcie filiżanki. Zaczynamy! Kasia, a o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Uwaga, uwaga. Dzisiaj będziemy rozmawiać o spaniu. Znowu, ale mnie ten temat akurat bardzo cieszy, bo uwielbiam spać. I tutaj też dla Was mały taki spoiler alert, bo ten temat zostanie z nami na trochę dłużej. Ale słuchajcie, dzisiaj również w studiu mamy super gościnny, Kasię Jarosz-Puzio, która jest krajową liderką do spraw wystroju wnętrz IKEA Polska. Kasiu, bardzo cieszymy się, że jesteś dzisiaj tutaj z nami w studiu. I może na początek opowiesz nam naszym słuchaczkom, słuchaczom i osobom słuchającym, czym na co dzień zajmujesz się w IKEA? Witam Kasię. Myślę, że dużym wyzwaniem będzie dzisiaj między nami się tutaj porozumieć. Ja, bo trzy no no. katarzyny w jednym studiu, to jest wyzwanie. Ja jestem takim przewodnikiem dla fantastycznych menadżerów i projektantów wnętrz w IK. Co oznacza, że nadaję kierunek, wskazuję drogę i jednocześnie mam wykształcenie i doświadczenie w projektowaniu wnętrz. Super, bardzo mi się podoba określenie przewodnik. Hmm. Tak, i nadaje drogę. Słuchajcie, na początek w ogóle chciałam się podzielić z wami taką refleksją, bo ostatnio zastanawiałam się na ten temat, jak przez ostatnią dekadę mojego życia zmieniło się moje podejście do spania, i jakby do. Do tego, w jaki sposób śpię i gdzie mogę spać. Jestem aż w szoku, jak patrzę te 10 lat stecz i w początkowych latach 20., gdzie na przykład spanie w autobusie, żeby zaoszczędzić na noclegu, było w normie, albo na lotnisku, albo w jakichś hostelach na bardzo takich cienkich materacach. No nie wyobrażam sobie tego, żeby to powtórzyć. To. Y to byłoby za duże wyzwanie, już. Ale ja absolutnie Ciebie rozumiem, bo m, pamiętam takie podróże. M, wiecie, z Pani, właśnie na, na podłodze. Pamiętam, jak byłam w Mediolanie i był wybuch wulkanu na Islandii i, i, i były wstrzymane mm. wszystkie loty. I to było z Pani na takich tych taśmach, gdzie kładzie się główny bagaż, mm. który. Na ja taśmach? Tak, na tych taśmach, co się tak kręcą na lodzie. Tak, dokładnie, na tych taśmach. Tam też leżałam i byłam przykryta tylko bluzą, ici miałam rękę pod głową? Jakby można, absolutnie. Ale to było jak miałam 20 parę lat. Więc czuję, że im jestem starsza, tym bardziej potrzebuję tego komfortu w sypialni. I w sumie co za tym idzie, mam tutaj do ciebie Kasia, pytanie: mhm. czy te nasze potrzeby związane ze snem i urządzaniem miejsca do spania na różnych etapach naszego życia, czy one rzeczywiście są? różne, bo w sumie myska się mamy różne, ale czy tak jest? No tak, to jest naturalne, że tak jest. Po pierwsze, kiedy rodzi się małe dziecko, zupełnie inaczej urządza się sypialnie, niż kiedy mamy nieco więcej w kalendarzu, kiedy jesteśmy nastolatkami, wtedy sami decydujemy o tym, gdzie śpimy, jak śpimy. Mm -hmm. y jeszcze inaczej śpimy, kiedy jesteśmy już wygodnymi rodzicami, i, i tutaj mamy swoje lata. Mhm. A jeszcze inaczej, kiedy mamy pewien wiek, kiedy ten komfort, komfort snu jest dla nas jeszcze bardziej istotny. Jakby w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, takie będą nasze potrzeby i tak będziemy zasypiać. Mhm. Oczywiście możemy sobie to poprawić. O tym zresztą będziemy pewnie rozmawiać, jak to zrobić ale nie zapominajmy o tym, że musimy się dopasować do nas. Ja, trochę mnie uspokoiło to, co mówisz, Kasia, bo przez chwilę byłam taka przerażona, że ale czy inni też tak mają? Więc y, to jest y, dobra wiadomość, że to jest po prostu naturalny stan i tak, mhm. tak się to po prostu zmienia. No i przypominam sobie, jak, y, jako na przykład nastolatka i mój pokój y, nastolatki, miałam jedno ogromne, ogromne marzenie jako nastolatka. Bardzo chciałam mieć... Y, Łóżko z materacem, z takim prawdziwym materacem, bo spałam tylko na kanapie. Ja, miałam miałam mm -hmm. taką rozkładaną kanapę i, i zazwyczaj, jak, jak były rozmowy e, odnośnie tego, że może, może by jednak ten jakieś to łóżko z tym materacem zakupić, to zawsze były informacje, że no ale jak babcia przyjedzie, to gdzie babcia będzie spać? <śmiech> <śmiech> Albo y, jak koleżanka do ciebie przyjdzie na nosowanie, no to gdzie wtedy koleżanka będzie spać, jak będziesz miała tylko takie łóżko pojedyncze. No i faktycznie, no, przez, przez dłuższą część mojego, mojego życia spałam właśnie na kanapie, a teraz jak widzę, e, że w Ikea są dostępne takie e, leżanki rozkładane, które, które za dnia mogą być e, właściwie taką kanapą, a, a w nocy można je rozłożyć i, i są faktycznie fajnym miejscem do spania z materacem. Kurczę, możesz mieć nocowanki, no, ja, to jest super hit. ekstra. Kasiu, to y powiedz tak. nam, jak najlepiej jest urządzić ten pokój dla nastolatka? Pokój dla nastolatka jest pokojem 24 godzinnym. I tutaj należy pamiętać o tym, że właściwie od samego rana do samego wieczora ten pokój pełni różne funkcje. Mhm. Jest zarówno sypialnią, jest też miejscem do nauki, do zabawy, no bo nie każdy nastolatek to już jest nastolatek, który tylko się uczy, ale też są nastolatki, które się bawią, które przyjmują gości. Mhm. Właśnie mhm. wtedy przydaje się taka Rozkładana leżanka, albo jakieś inne miejsce, które łatwo jest schować pod łóżkiem, gdzie można przenocować później swoich przyjaciół. Nie zapominajmy o tym, że nastolatki uwielbiają jeść w swoich pokojach to jest nagminne, że będzie trafiało się jakieś ukryte jedzenie gdzieś tam w kącikach naszego łóżka. Tak, pamiętam te okruszki. okruszki. Tak jest, absolutnie. i panierkę rano, prawda, to jest cudowne. Absolutnie. Absolutnie. Nienawidziłam, tak. wiecie, teraz nienawidzę tego uczucia, ale wtedy było mi absolutnie obojętne, czy w ogóle są te kruszki, czy to nie. I szczęście ma ten nastolatek, który ma pokój wyłącznie dla siebie, ale okay. są też takie pokoje, które Trzeba współdzielić ze swoim rodzeństwem, mhm. na przykład, i wtedy ta potrzeba prywatności jest bardzo istotna dla nastolatka. I bardzo dobrze sprawdzają się takie rzeczy, które pomagają wydzielić pewną przestrzeń. Mowa tutaj na przykład o zasłonach, dzięki mm -hmm. którym łatwo odgrodzić się na przykład na moment, kiedy jedno dziecko się uczy. Nie trzeba a robić od razu całego jakby nie trzeba, nie. remontu. Mm -hmm. o, dokładnie, dokładnie. Można zrobić to za pomocą jakiegoś sprytnego, ażurowego mebla który ustawiony w poprzek pokoju, potrafi podzielić tą przestrzeń mhm. na dwie różne strefy, i to też jest bardzo wygodne. Mhm. Więc jakby pamiętając o tym, że każdy nastolatek wymaga też takiej y, uwagi te też takiej swojej własnej strefy należy o tą strefę po prostu zadbać. No tak, to jest super, w sumie ważne, jakby to jest taki moment, kiedy zaczynamy dorastać, więc to jest ważne pobyć nawet samym ze sobą, prawda? W dokładnie tak, dokładnie tak. Fajnie też sprawdzają się takie meble, które są wielofunkcyjne, albo mają podwójną funkcję czyli możemy y, zastosować jakieś krzesło, które jednocześnie może być stolikiem nocnym, gdzieś mm -hmm. przy przyjmowaniu gości, może się transformować na stolik kawowy. Mm -hmm. To są fajne rozwiązania, pozwalające także oszczędzić miejsce. Jednak nie mamy tych przestrzeni zbyt mm -hmm. dużych. Jak to powiedziałaś, to pomyślałam półkotapczan, no, ale mm. nie wiem dlaczego. Półkotapczan no, jest świetnym rozwiązaniem, wbrew pozorom. Nie docenialiśmy półkotapczanów. Jak spryt. wygląda półkotapczan? No Kasia, no, półkotapczan... No. <laughs> masz, tak mi się wydaje, że półko tapczan to są. To, to jest ten kompleksowy mebel, że masz, nie wiem, czy to jest regał, czy właśnie te półki i ten tapczan. Możesz go otworzyć A, Tak jakby z ścianki wychodzi. Tr tak. No trochę no, tak, okay, tak. tak. Y Ale półkotapczan to jest dla mnie bardzo ciekawa nazwa. To jest pierwszy raz spotkałam się z tą nazwą, półkotapczan. Półko Zapamiętaj, bo to wiesz, ważne. <laughs> Dobra, ja, jeszcze, zapisuję. ja jeszcze nie mogłabym tutaj, słuchajcie, nie wspomnieć o tym, że m, nastolatek jest też taką osobą, która poza potrzebą prywatności także potrzebuje bliskości. Z jednej strony, będzie potrzebować swojego własnego miejsca, żeby się wyciszyć, mhm. uspokoić, coś zrobić też w samotności, a z drugiej strony potrzebuje też takiej naszej uważności, bliskości, i nie zawsze tą bliskość jesteśmy w stanie zapewnić poprzez na przykład dotyk. Mhm. I tutaj fajnie sprawdzają się takie na przykład kołdry obciążeniowe. To jest coś, co jakby zapominamy o tym, że czasami młoda osoba potrzebuje się do kogoś przytulić mm -hmm. albo w nocy poczuć się bardziej komfortowo. I tutaj też są takie fajne podpowiedzi, jak można zadbać o to, żeby nastolatek nie czuł się samotny wieczorami. Nie mm. zawsze może przecież spotkać się z przyjaciółmi. Za chwilę będzie jesień, będzie długo, szaro, mokro i tak dalej. Więc to jest ten moment, w którym po prostu możemy dostarczyć wszystkich e, tych aspektów, aby nastolatek czuł się dobrze w swoim pokoju. No to super wiedzieć o tych kodrach. No właśnie, Kasia, by the way. mnie przetestować. No właśnie, przetestowałaś? Nie przetestowałam, muszę się przyznać, tutaj na wizji. Ja muszę się przyznać, że pół przetestowałam, bo poszłam Co to do sklepu. Znaczy pół przetestowałam, <laughs> tylko stopa była przykryta. Słuchajcie, nie, dotykałam dłonią kołdry w sklepie Ikea, więc poszłam, podotykałam ją trochę, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście ona jest ciężka. Natomiast rozmawiałam z moimi przyjaciółmi, którzy są fanami kołdry obciążeniowej, mm -hmm. i absolutnie działa to po prostu wyjątkowo. To przykrycie się, ten nacisk, dotyk, szybciej się zasypia. I ten sen jest taki bardzo. Um, kurczę, nie wiem jak mam go nawet nazwać, ale taki, że. Bardzo głęboki mm -hmm. i że czujesz rano, jak się obudzisz, jesteś super wypoczęta. Mm -hmm. Więc to jest coś. Także pół próba by była tylko. Ja bym to nazwała ćwierć próbą. Okej, okay, dobra. Świerć próbą. Ale to jest mega ciekawe, bo tak jak Kasia mówisz o, o tym pokoju nastolatka, to właściwie wychodzi na to, że to jest wiele różnych pokoi w jednym. To jest i sypialnia, i salon, i, i pokój do pracy, tudzież nauki. Więc mm, wiele tych funkcji w takim no, jednym malutkim pokoju na jednej przestrzeni, które też często właśnie, tak jak wspominałeś, musimy dzielić. No to może być wyzwanie, jak to urządzić e, sprytnie z głową. Ja bym powiedziała tak, y, największym wyzwaniem dla nas jest wszystko mieć pod ręką. Mm -hmm. Jak mamy y, mały pokój, to bardzo łatwo jest go po prostu zagracić. Mm. No my wiemy, że nie jesteśmy specjalistami od tego, żeby przechowywać. Y, Umiejętnie właściwą ilość rzeczy. Mamy tendencję do gromadzenia, zbieractwa. Tak na ludzie, chomiki. No, no tak, człowiekowi no, przyda tak się. Dokładnie. No a w przyda w się wszystko, się zastanawiam tak, że to się, się. przyda. Tak. No i, i właśnie w związku z tym najlepiej jest tak sobie zorganizować ten pokój, niezależnie na nastolatka czy małego dziecka, czy nawet własną sypialnię, mhm. aby mieć wszystko, co jest potrzebne pod ręką. Czyli okay. wstajemy z łóżka, szybko sięgamy ręką po naszą bieliznę, udajemy się do szafy, która jest tuż obok. Nie musimy jakby krążyć mm -hmm. i, i, i wiemy, że te poranki czasami bywają trudne. Nastolatki, co też jest bardzo charakterystyczne, potrzebują nieco dłużej pospać. W związku to tak, no, czym... się śpi do 12-11. No, I teraz nie wiesz, czy jako rodzic, czy zaprosić na śniadanie, czy już podać obiad, <laughs> prawda? Więc to jest... Na branżę, teraz są o te branże. <laughs> tak jest, więc jakby to jest normalne. Więc jakby im lepiej zorganizujemy tą przestrzeń, tym łatwiej będzie takiemu nastolatkowi w tej przestrzeni funkcjonować. Super. A Kasia, ty pamiętasz, jak urządzałeś taką swoją pierwszą, dorosłą sypialnię, tak jak. E wyprowadziłaś się z domu i miałaś okazję urządzić taką swoją własną sypialnię dla siebie? E, dorosłą, czyli rozumiem to, że wyprowadzam się z domu na studia na przykład. Może być. Ok. Ponieważ ja żyłam z rodzicami i z moim bratem w domu, wolnostojącym, to zawsze marzyłam o tym, żeby wyprowadzić się na studia i zamieszkać w mieszkaniu ze współlokatorami. Wiecie, w Ciekawe, nie. Tak, i w mojej głowie to było takie: a będzie super czas, mm -hmm. będę miała swoją przestrzeń, e, będę mogła chodzić, spać, o której chcę, i to po prostu będzie tylko i wyłącznie jakby taka wolność. wolność. Taka wolność. Aczkolwiek ja mam super rodziców kochanych i zawsze gdzieś tą wolność też miałam. Natomiast wiadomo, że inaczej się postrzega wolność, jak już przyjedzie na studia. I w zależności od tego, z kim mieszkałam, bo miałam różne konfiguracje mieszkań na studiach, najpierw studiowałam w Olsztynie, później studiowałam w Warszawie. Więc, w zależności od tego, z kim dzieliłam to mieszkanie, miałam trochę inne podejście do mojej sypialni. I jeżeli było to mieszkanie z osobami, które lubiłam, ale nie byłyśmy zbyt blisko, to sypialnia była dla mnie takim moim wyjątkowym miejscem. Oazą to była taka moja mhm. oaza, dokładnie. Taki, mhm. mój, wiecie, azyl, miejsce bezpieczeństwa, moje łóżko, moja kołdra, mhm. i ja mogę się tam zamknąć i będę się czuła super bezpiecznie. Mhm. Ale jak współdzieliłam przestrzeń z osobami, z którymi byliśmy lub byliśmy bardzo blisko, to sypialnia była takim miejscem z doskoku. W sypialni się po prostu spało. E, albo uczyło. Oczywiście, będąc na studiach. No to tak sesja natomiast, też jest to. Żeby tak, się też ale jałam na studiach artystycznych, dużo robiliśmy projektów i często było też tak, że te projekty były razem wspólnie robione właśnie w tej sypialni. Najczęściej w tych godzinach od godziny 20 do godziny 6 ranem, bo wtedy tak. mieliśmy czas, żeby zrobić projekt. Mhm. I na drugi dzień rano trzeba było pójść na studia i prowadzić tego projektu. No tak, i widać, że ten sen w, tym, w tamtym czasie nie był e, priorytetem. Nie, on nie był. On na pewno nie był priorytetem, natomiast właśnie to, co najbardziej mi siedzi w głowie i o czym pamiętam myśląc o tym moim pierwszym na swoje, to jest właśnie ta sypialnia jako miejsce bardzo bezpieczne, e, azyl i przygotowanie jej w takim moim ja czyli te tkaniny, które bardzo lubiłam, wełniany koc, ulubiona poduszka, materac, który był super wygodny i pomimo tego, że wtedy nie, nie, nie zwracałam jakby wielkiej uwagi na to, jaki to jest ten materac, wiecie, czy się dobrze wy nie? to teraz o tym myślę, że patrząc wstecz, że rzeczywiście y to byłoby coś, na co zwróciłabym pewnie uwagę, mhm. mając tą wiedzę mhm. z teraz. Którą masz dzisiaj. Dokładnie tak. Kasia, jakie byś miała wskazówki właśnie na takie urządzanie swojej pierwszej sypialni? Bo powiem szczerze, że e, dzisiaj sobie uświadomiłam, że mm, ja w tej chwili właśnie e, po 30 urządzam swoją taką pierwszą sypialnię od zera. Super. E, mm. Więc sama chętnie posłucham jakichś e, wskazówek. To zależy, czy mieszkanie jest własne, czy jednak jest współdzielone i wynajmowane. Mm -hmm. Bo tutaj Kasia o jednej rzeczy wspomniała. Jeśli to jest pierwsze mieszkanie, w tym wypadku akademik, czy jakieś miejsce, gdzie z kimś jeszcze pomieszkujemy przy okazji studiowania, to najczęściej jest tak, że zastajemy pewne meble już w tym mieszkaniu i zazwyczaj zabieramy ze sobą tą ukochaną poduszkę. Mm -hmm. I poduszka jest bardzo ważna, bo jedni sypiają na plecach, inni na boku. Jeszcze inni na brzuchu, chociaż nie powinno się, ale są i tacy, którzy tylko tak potrafią zasnąć. Mm -hmm. Tymczasem nikt nie mówi o tym, że przecież wprowadzamy się do sypialni, w której ktoś kiedyś już spał. I no tak. wyobraźcie sobie, bo akurat moja wyobraźnia bardzo szybko tutaj pracuje że ja miałabym się położyć na tym łóżku, na którym spałam. ja ba, nie wiem, czy ja, ja chcę to może... sobie to wyobrażać. Ale to ja <laughs> ale, 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 ale tutaj muszę wspomnieć o jednej rzeczy, właśnie, że bardzo prostą metodą można znowu zadbać o siebie, o swoją higienę, mhm. o to, żeby takie łóżko było nasze. W jaki sposób? Proste. Kupując sobie albo matę która jest taką barierą, mm -hmm. nazwijmy to, pomiędzy materacem, który zastajemy, to może być mata grubsza, cieńsza albo jakimś ochraniaczem, który mm -hmm. też możemy sobie kupić. To nie musi być jakieś strasznie drogie. Nikt nie mówi tutaj o, o tym, że to od razu musi kosztować, czy wymieniać całe łóżko, czy od razu mm -hmm. całą leżankę. Nie, nie ma takiej konieczności ale jakie to jest przyjemne położyć się na czymś własnym, rozłożyć tą poduszkę, położyć tą swoją ukochaną pościel. No to jest coś, w czym od razu inaczej będziemy się czuć. Ja pamiętam właśnie, jak się wprowadzałam do akademika i pierwsze, co zrobiłam po wejściu, to e, odkurzyłam ten materac, żeby mm -hmm. w jakikolwiek sposób mieć poczucie, że on jest trochę czystszy mm -hmm. i myślę o tym faktycznie, ile osób tam wcześniej na nim spało. I nie miałam ani ochraniacza, ani mata. Wydaje mi się, że to jest super patent. I jedyne, co zrobiłam, to po prostu kupiłam mm, prześcieradło z gumką. Więc takie bardzo mocno tą prześcieradłą z gumką przylegające, przylegające tak mm -hmm. żebym miała poczucie, że jak już leżę w tym łóżku, to już, to już jest moje, bo to jest już moje prześcieradło, już jest odkurzone, więc był trochę spokój w głowie. Ale faktycznie ten ochraniacz i ta mata która też zwiększa komfort, bo, bo czasem może być tak, że trafimy na materac, który nie jest dostosowany dobrej jakości. No wiecie co? A właśnie rozmawiając jeszcze w tym temacie akademika, no bo czasami wyprowadzamy się do mieszkań, mm -hmm. tak jak się wspomniałaś, ale niektórzy z nas e, zamieszkują akademik i wiadomo, że trzeba być super szczęściarzem, żeby mieć pokój w pojedynkę, e, ale często dzielimy ten pokój z kimś, kogo. Przy dobrych wiatrach znamy, bądź właśnie. Albo dopiero, poznamy. albo dopiero poznamy. No i wtedy, czy masz jakieś na przykład fajne rady, jak można tą część sypialnianą zrobić albo dostosować na bardziej naszą? Mhm. No tutaj trochę zaczęłam mówić o tym o tej personalizacji czyli dopasowaniu tej poduszki. Mhm. No i tutaj y, właściwie dobrana. Kołdra to też jest rzecz, słuchajcie, która bardzo pomaga, bo y, bardzo często myślimy o tym, że jak kupimy sobie kołdrę, to ona jest na lata i na po prostu nigdy się jej nie zmieni. A to nie jest prawda. Y, jakie mamy różnice temperatur, y, jak jest gorąco latem, to powinniśmy zdecydowanie spać pod, czyś, pod czymś lżejszym. Ja na przykład nie potrafię zasnąć bez przykrycia się. Mimo, że jest mm -hmm. ciepło na zewnątrz, mm -hmm. to musi być tak. coś na mnie. Po prostu mama mnie tak mm -hmm. od... Zastanawiam od się tam tylko, uczyła. czy wiecie, jak, jak jestem na studiach, to też o tym myślę, że a dobra, powinnam zmienić sobie kołdrę. Ale są też te kołdry całoroczne, więc zakładam się... I to się jest świetne tutaj, jest rozwiązanie, nie? dokładnie. Bo tylko mm -hmm. odpinasz, przypinasz, dziękuję. Bo tam są jakby dwie warstwy, no nie? W takiej, dwie kołdry w jedną. Mm -hmm. mm -hmm. I to jest bardzo wygodne, naprawdę, żeby, żeby mieć jedną mm -hmm. taką i wtedy załatwiamy sobie sprawę komfortu Super. na ja cały Pamiętam rok. jeszcze z mojego czasu, z akademika, jak właśnie byłam w pokoju i akurat ten nieustawny pokój zapewniał nam trochę prywatności, bo miałyśmy z moją koleżanką postawioną kolumnę pomiędzy akurat naszymi łóżkami, więc nie musiałyśmy sobie żadnych zasłon albo żadnych regałów tam ustawiać, bo. Taka luwna nas w jakiś sposób odgradzała, i miałeś w tym momencie taką małą prywatność dzięki temu. Więc y, też, też pamiętam, że y, ta prywatność, właśnie w takim współdzielonym pokoju, jest mega ważna. Mm -hmm. no, myślę, że to, to ma ogromne znaczenie, żeby się czuć dobrze w takiej przestrzeni, którą się współdzieli. Mm -hmm. I oczywiście, my tutaj mówimy teraz o zupełnie obcych osobach, które mieszkają w akademikach. Ale równie dobrze wynajmujemy mieszkanie u jakiejś pani i mamy po prostu tylko jeden pokój do dyspozycji, w którym też, tak mm -hmm. jak w okresie nastoletnim, ten pokój staje się 24-godzinną sypialnią, miejscem do nauki, do pracy, bo też czasami zaczynamy pracę w tym czasie. Jest to miejsce, gdzie przyjmujemy gości, więc znowu jest dla nas bardzo istotne, jak sobie tą przestrzeń urządzimy. Słuchajcie, mi się wydaje też, że to też jest taki czas um, w sumie częstych przeprowadzek, bo jeżeli mhm. z kimś nam nie będzie się dobrze mieszkało, to zawsze możemy zmienić ten pokój i wyprowadzić się mhm. gdzieś indziej. I gdy często zmieniamy te miejsce zamieszkania, to mam takie myśli, że ten materac bardzo często ląduje jednak na podłodze. To niekoniecznie mhm. musi być tam łóżko. Czy to jest, Kasio, dobre rozwiązanie? No nie jest. Ja bym powiedziała tak, no popatrzmy na to, e, jak się poruszamy, jednak chodzimy po podłodze, nie poruszamy się po ścianach, a zatem wszystko, co mamy... <grym, szkoda? <grym, no, no raczej. E, tak e, patrząc z perspektywy higienicznej, no nie jest to zbyt higieniczne, mhm. to po pierwsze. Po drugie, nie ma cyrkulacji powietrza, jak ten materac ma oddychać, jeśli on jest po prostu mhm. przyklejony do twardej podłogi, więc no też z tego powodu nie nie Musi być nie, jakaś taka przerwa. Tak. Nawet jeśli leżałoby to tylko na samym dnie, na jakichś szczebelkach, jest to zdecydowanie lepsze okay. dla materaca i dla nas samych, niż po prostu położenie tego materaca bezpośrednio na podłodze. Więc no ja nie polecałabym takiego rozwiązania, aczkolwiek rozumiem. Że w pierwszej kolejności kupując czy wynajmując swoje pierwsze, poważne mieszkanie, to jest pierwsza rzecz, którą kupujemy: materac. Mm -hmm. A taki materac na paletach, bo to też bardzo często widać, że y, stawiane są materacy na paletach i robione jest w tym takie łóżko jakby z palety, A, te europalety, mm -hmm. tak. Jest to jak najbardziej y, wygodne, na pewno lepsze niż położenie mm -hmm. materaca na samej podłodze. Zawsze zadaję sobie pytanie. Czy na pewno warto, czy nie warto kupić pierwszej, dobrej, prostej ramy, mhm. którą po prostu można później przemalować, e, przebejcować jakkolwiek się chce. Zabrać ze sobą i mieć już e, namiastkę prawdziwego, ale jednak łóżka. Mhm. Czy jak kupujemy materac? To możemy kupić materac zrolowany? No tak. A jeżeli na przykład, to dobra, kupiłam sobie ten materac, używam go, i później chcę go gdzieś przenieść dalej do kolejnego mieszkania, czy ja go mogę dla swojej wygody znowu zrolować i przenieść go do mieszkania, czy jednak to nie będzie dobra opcja? Nie ma takiej potrzeby. Materacy, okay. które y, sprzedajemy w IK, posiadają takie specjalne uchwyty. One są bardzo wygodne. Ja muszę powiedzieć, że jako kobieta używam tych uchwytów nie podczas przeprowadzki, bo przecież mm -hmm. nie robię tego stale. Mm -hmm. Ale właśnie na przykład podczas zmiany pościeli. Po prostu sobie podnoszę za taki uchwyt, dziękuję, i to jest. Ja chyba zmieniłaś moje Zgoda. życie w tym momencie. Słuchajcie, bo ja zawsze walczę z moim materacem, bo jest gruby <laughs> i ciężki. Mm -hmm. I jak jeden róg już jest założony, takiego prześcieradła na gumkę, to idę walczyć po przekątnej z kolejnym rogiem. <laughs> I ty chyba naprawdę odmieniłaś moje życie. Ja nie wiedziałam, że jest coś takiego. No, jest, i to jest bardzo wygodne, i właśnie przy okazji przeprowadzek na pewno się przyda. No bo szkoda by było, że jak się przeprowadzamy i przeprowadzamy się z tym swoim ulubionym materacem, to żeby w transporcie po prostu zniszczyć go trochę. Mm -hmm. Bo tak naprawdę Warto. to on się w tym momencie, może mogą się sprężyny połamać, albo jakieś inne inne kwestie wydarzyć, które potem wpłyną na ten komfort. Przeprowadzamy się, rozkładamy ten nasz ulubiony materac i się okazuje, że o, -o już nie jest tak wygodnie jak było. Coś, A tym bardziej, coś się gdzieś że... tutaj tak. tutaj to... A tym bardziej czuję, że jednak ciężko jest wybrać taki idealny, idealny materac. I jak już go wybierzesz to chciałabyś, żeby on był z tobą jak najdłużej. Po prostu. Więc nie chciałabyś, żeby później się zniszczył przy tym transporcie. I często też jak, jak mamy, mamy ten swój pierwszy materac, to potem mamy, zaczynamy mieszkać ze swoim partnerem albo z partnerką. I współdzielimy ten materac. Pamiętam, jak moja jedna koleżanka właśnie przeprowadziła się do swojego chłopaka. I spotkałyśmy się kiedyś na kawę i ja się jej podpytuję, no jak tam, jak tam, jak tam, jak wam się razem mieszka, jak tam w ogóle, opowiadaj wszystko po kolei. Ona wtedy miała taką trochę smutną minę i ja się zastanawiała co, co się dzieje, bo to był jakiś pierwszy miesiąc bodajże, jak się wprowadzili razem. Ona tylko się tak na mnie spojrzała i mówi Kasia, ja od miesiąca nie mogę się wyspać. Ja, ja nie wiedziałam, że to będzie taka różnica, żeby między spaniem samemu i posiadaniem swojego własnego łóżka i swojego materaca i swojej sypialni, a współdzieleniem tego ze, ze swoim partnerem, tudzież partnerką, i mówiła, że bardzo dużo czasu jej zajęło to, żeby. Przestawić się na to i przyzwyczaić się do tej nowej sytuacji właśnie z spanie z partnerem. I zastanawiałam się, czy Ty, Kasia, masz może jakieś e, podobne doświadczenie. Ha, to jest temat rzeka. <laughs> <laughs> Ale tylko i wyłącznie, że już wiesz mniej więcej, jak, e, jaki mam problem ze snem, e, ponieważ dla mnie każdy szmer, szelest, przekręcenie się, chrapnięcie, naprawdę jakikolwiek dźwięk. Powoduje, że ja otwieram oczy i już nie śpię, więc to jest dla mnie super trudne. Ale na pewno zrozumiałam, co znaczy żyć z drugą osobą i dzieląc jedną sypialnię. Bo um, oprócz tego, że trzeba pójść na jakieś kompromisy, jaki będziemy mieć materac, bo ja lubię taki, a mój partner może lubić zupełnie inny, to, to raz. Mm -hmm. Dwa, oczywiście, jestem zwolenniczką kołdry z pierzem i puchem w środku, a wiem, że nie wszyscy na przykład mogą pod taką spać, ponieważ mogą mieć alergię i, i mogą być uczuleni. Więc wiadomo, że to tak samo inaczej będzie wpływało. Natomiast dla mnie, chyba takim najważniejszym czynnikiem, do którego musiałam przyzwyczaić się. Sorry, zaczynam się śmiać, bo jak myślę o tym <laughs> chrapaniu, to, to chrapanie towarzyszyło mi przez całe życie. I jak mówimy teraz o mieszkaniu, o tym etapie życia z, ze swoim partnerem, partnerką, z tą drugą osobą obok w domu, to ono było zawsze u mnie na wielorakiej płaszczyźnie, ponieważ. Również moi rodzice chrapali, więc wiecie, ja, ja ciągnę ze sobą to, to chrapanie. Mówiłeś się, Katarzyna, już przyzwyczaić do tego. Ja, ja jestem przyzwyczajona, taki nie. Ale rzeczywiście to, to, to pierwsze zamieszkanie z partnerem na pewno wymagało ode mnie też nauczenia się tego, że to są moje potrzeby. Ja muszę to moje potrzeby zabezpieczać właśnie w naszej spialni, ale również. Ten mój partner będzie miał swoje potrzeby w sypialni, prawda? Czyli, jeżeli będziemy wybierać ten materac, no to dobrze. będzie mieć. No. Dokładnie, więc <laughs> dobrze byłoby, na przykład, mieć ten materac, że będzie dla mnie dobry i dla tej drugiej osoby. I to było na przykład dla mnie super miłe, że mój partner zapytał się mnie, czy dobrze mi się śpi na jego materacu i czy zostawiamy ten materac, czy jednak powinniśmy go wymienić, żeby ten mój sen mm. był lepszy, bardziej komfortowy i żeby było mi. Po prostu super wygodnie, wiecie, żebym wstawała, uśmiechnięta, radosna, żeby po prostu nie była pnura. E, natomiast tak, no myślę, że to mieszkanie z partnerem bardzo dużo weryfikuje to, jaki materac, też jaka kołdra, czy dwie kołdry, czy tylko jedna kołdra, czy jedna poduszka, czy wiele poduszek, więc tutaj jest dużo takich pytań, które. No właśnie, jak, myślę, jak, jak, zadbać? Może... jak zadbać o ten sen. Jak musimy to współdzielić tą e, sypialnię? Ale mamy naszą ekspertkę, Kasia. Myślę, że to nam tutaj pomożesz. No, postaram się. Znaczy, bardzo mnie zainspirowała i w ogóle mm, fajnie brzmi Twoja historia, że dopasowaliście się na tyle, że mogliście kupić jeden materac. Mhm. Ale nie zawsze tak jest. Mhm. Bo bywa tak, że mamy partnera, partnerkę, którzy mają na przykład inne gabaryty. Mhm. I co wtedy jedna I wtedy osoba musi być, powinien być inny materiał powinien tej być inny materac. materac dla tej drugiej osoby albo ktoś jest bardziej lub mniej ciepłolubny albo właśnie ktoś sypia tylko na boku a ktoś sypia tylko na wznak ja nie zawsze byłabym za tym, żeby kupować jeden materac. Jeżeli mamy okay. taką sytuację, że nie możemy pogodzić wspólnej wizji tego, jaki on powinien być, zaraz też opowiem o jednym pewnym micie, który mm -hmm. króluje tutaj w naszym społeczeństwie. Możemy wybrać przecież dwa różne materace o różnej twardości, i to sprawi, że każde z nas będzie się czuło komfortowo w tym łóżku. Wydaje mi się, że żyję pod kamieniem, słuchaj, bo <laughs> dlaczego? Naprawdę, Nasia, bo się wyjść pod kamienia. Staram się, wypełzam teraz powoli, jakby te nasze serie podcastów powodują, że ja delikatnie unoszę ten kamień i zaczynam wychodzić spod tego kamienia, że w mojej głowie łóżko zawsze składało się z jednego materaca. Mm -hmm. I jak mówisz teraz, że można kupić do jednej ramy do jednego łóżka, tak. dwa materace? To robisz mi małą rewolucję w głowie, z czego oczywiście bardzo się cieszę. I, no i zamierzam wyjść spod tego kamienia. Ale to jest super, bo można kupić tak naprawdę, jak mówisz, Kasia, właśnie dwa y, pojedyncze materace. Tak. Y, o zupę, y, powinna być ta sama wysokość, żeby. Y, tak, ta sama wysokość, te... ale różna twardość. Mm -hmm. Czyli ktoś, kto lubi, jest cięższy i na przykład lubi spać na twardym, jak najbardziej dopasuje materac do siebie, do swojej mm -hmm. potrzeby. I ktoś zadał mi kiedyś pytanie, no dobra, no ale co z tą przerwą pomiędzy? Słuchajcie, no jest taki sprytny, mały materiałowy klin, który wkłada się pomiędzy materacą, On świetnie trzyma te dwa materace, wypełnia. Ale jeśli ale... na przykład na środek, to nie czujesz go? Nie czujesz go w okay. ogóle, a jeszcze na górę polecam, żeby położyć matę. Tak jak, słuchajcie, tak jak podczas czasów studenckich mm -hmm. dbamy o higienę i mamy tą matę, tą taką charakterystyczną, mm -hmm. którą możemy ze sobą zabrać, wybrać. Wyprać, to to świetne rozwiązanie, bo w ogóle dobrze jest zabezpieczyć materac, żeby służył nam przez wiele lat. Właśnie kładąc taką matę na materac, Nie, nieprzypadkowo zwróćcie uwagę w hotelach. Mamy materac, tak. mamy matę, właśnie po to, żeby ją łatwiej było wyczyścić, ściągnąć, mhm. zmienić, mhm. wybrać, więc temu to służy. I w hotelu nawet właśnie często jest, że to, to jedno łóżko dwuosobowe składa się tak naprawdę z dwóch łóżek. Tak, tak w zależności racja. od tak. rezerwacji jest albo łóżko małżeńskie, albo są rozłożone mhm. na, na dwa osobne. Rozsunięte. Dokładnie, więc jakby tutaj to nie jest jakieś straszne nowum. Też to, co powiedziała się Kasia w kontekście kołder. Ja osobiście jestem zwolenniczką tego, żeby każdy spał pod swoją kołdrą. Czyli ty będziesz teamem Dwie kołdry. I ja będę teamem zdecydowanie ja, dwie, też kołdry team dwie kołdry i będę również teamem własna poduszka. Mówię, i teraz nie... konwertujecie, tak, tak, żeby być w teamie dwie kołdry. Wychodzisz, wychodzisz na słoneczko, absolutnie, jak ta jaszczurka, więc tak. zapraszamy na Już słoneczko. jestem na kamieniu. Tak jest. Od, już, na. <laughs> Ale faktycznie poduszka też nie musi być ta sama, bo jeden, jedna osoba sypia bardziej na wznak i dla niej jest zupełnie inna poduszka. Druga osoba sypia na boku, to jest jeszcze inna poduszka. I nie Jeden lubią w... wysokie, a nie, i nie lubią Dokładnie. niższe. Dokładnie. Znaczy chyba... Pamiętajmy, żeby też nie, nie, nie mieć zbyt wysokich mhm. tych poduszek, bo wtedy zaczyna się właśnie między innymi problem z chrapaniem. Jakby automatycznie obniżamy sobie tutaj głowę, blokując struny głosowe, no i tym samym blokując przepływ powietrza i jednocześnie zaczynamy pochrapywać. Więc mhm. no nie polecam absolutnie. Dobra, czyli pytanie moje takie. Jeżeli ktoś chrapie, to wtedy świetnym prezentem pod choinkę będzie kupienie niskiej poduszki też nie do końca okay. bo to nie rozwiąże nie zawsze mm -hmm. chrapanie mm -hmm. jest powiązane tylko i wyłącznie z tym czy nasza głowa jest wyżej czy niżej jakby to trzeba sprawdzić już zdecydowanie u specjalisty ale ja zawsze tu... możemy próbować ale zawsze to należy minimalizowanie prób... ryzyka tak na, też na, na, na pewno daje. tak znaczy głowa też nie powinna no być zbyt nisko to też pamiętajmy okay. o tym natomiast y, wiadomo że lepiej dobrana poduszka równa się y, Lepszy sen. Ale wracając do mitu, o którym zaczęłam mhm, właśnie. opowiadać, właśnie, super to ciekawa. jest ten mit, który, w który wierzymy jako mm, kupujący materacę, że najlepszym materacem jest ten, który jest sprężynowy i musi być twardy. No i słuchajcie, tu bardzo często okazuje się, że Kładziemy się na takim materacu w naszym domu. Po tym, jak wyskakaliśmy się w salonie meblowym mm -hmm. po na siedząco. Tak jest, tak jest. <laughs> A najlepiej tylko jeszcze ręką, tak tylko dotykając A Tak, grącie tak, tak, tak. panie Boże, żeby, żeby się tam nie zapadło zbyt głęboko. No i okazuje się, że śpimy na kamieniu albo na, mm -hmm. na podłodze. To on jest mniej więcej takiej, takiej twardości, więc ja polecam położyć się. Posprawdzać, nie spieszyć. W końcu kupujemy ten materac na ileś lat? On będzie nam służył do tego, żeby odpowiednio, zdrowo żyć przez wiele lat, więc nie spieszmy się z tym zakupem. Tutaj trochę wyprzedziłaś moje pytanie właśnie, jak najlepiej jest testować materac? żeby mieć pewność, że to jest ten jeden jedyny, ale już teraz wiem, że ten zakup nie musi być wcale tu i teraz, że ja tego potrzebuję już, tylko rzeczywiście mogę dać sobie czas i go po prostu potestować. Oczywiście no po to też z reguły mamy takie miejsca do testowania materaców. Kładźmy się na nich, połóżmy się na lewym, prawym boku, na wznak. Zobaczmy, czy jest nam wygodnie, ale też czy wygodnie się z niego wstaje. Mhm. Czy on nie jest na tyle miękki, że po prostu wiecie, no, jakby te ruchy takie, um, które są dla nas nienaturalne, będą musiały być wykonane. Mhm. Pamiętajmy też o tym, że um, grubość materaca nie oznacza jego jakość. Bardzo wiele osób mówi, no, musi to być taka porządna, gruba struktura, po czym no właśnie. Męczą się ze zmianą pościeli, bo to jest zbyt ciężkie, zbyt mm. grube, zbyt niewygodne. Często jest tak, że żeby przywieźć taki materac, potrzeba jest całą ekipę do tego, żeby po prostu go przywieźć i włożyć do naszego łóżka. Nie ma takiej konieczności. Okej, okay, czyli nie musimy patrzeć na tą grubość, ale patrzymy na twardość materaca. I to jest dla I nas najważniejsze. Na nasz własny leżymy. komfort. Leżymy, Dokładnie. w sumie testujemy. Testujemy. Patrzymy. Tak, testujemy. Jest. tak jest. I na nasz własny komfort, bo to jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim, żeby dobrze się czuć, kiedy się położymy na tym materacu i po prostu czujemy, że tak przyjemnie zatapiamy się w tą miękkość. A Jak ja ostatnio testowałam materace, to właśnie. No, powiem tak, że było mi tak trochę e, głupio, bo jednak sklep jest otwarty, ludzie tam dużo ludzi chodzi, a ja po prostu na tym materacu położyłam się w takiej pozycji, jak normalnie zasypiam. Czyli jak? na boku, ręka, na tireksa. Noga wyciągnięta. Noga podciągnięta. <grym> ja tak i, I po prostu tak się kładłam i poleżałam tak 3-4 minuty, żeby zobaczyć, czy mi faktycznie z tej pozycji wygodnie. A obok mnie faktycznie były osoby, które. No, te materace testowały tak jak ty Kasia mówisz, skacząc, siedząc na mm -hmm. nich albo wbijając mm -hmm. rękę. Więc chyba tutaj taki apel mam, żeby położyć się. Nie wstydzić się tego. Jakby zdałaś, e, zdałaś ten egzamin. No, wyszłam trochę się... ze swojej strefy komfortu, no. okay. to, to przyznam szczerze, ale no po to są te studia materacy, żeby faktycznie mieć tą możliwość i sobie przetestować przed zakupem, no nie? No dobra, to co, jeżeli nie mamy łóżka, a mamy rozkładaną kanapę, e, i będziemy spać na tej kanapie z naszym partnerem, to jak ją wybrać, żeby się wysypiać? Powiecie, um, wiemy, że mniej więcej około 30% Polaków śpi jednak na sofach, bo ich miejscem spania, tak zwaną sypialnią, może być też duży pokój. Faktycznie jest tak, że jedna trzecia Polaków sypia na, na tych sofach. No, bo nie mają już swojej sypialni, być może pokój jest pokojem dziecięcym, mhm. a może po prostu mieszkają w kawalerce. I jak tutaj zadbać o ten komfort? Z jednej strony, znowu, należy się położyć na takiej sofie, zobaczyć, jak ona się rozkłada, bo sposobów rozkładania sof jest też bardzo wiele, i nie każdy będzie nam odpowiadał. Pamiętajmy o tym, że tak jak mówiliśmy o tym, jak dobrać i położyć sobie ten materac, tak samo powinniśmy dobierać sobie pokrycie i nie tylko pokrycie, mm -hmm. ale również całą sofę. Ja I, nawet y, ostatnio się dowiedziałam, że w ogóle są sofy, które są do tak zwanego spania codziennego i takiego sporadycznego. Dokładnie. Te, które są do spania codziennego, z reguły mają lepszą konstrukcję. Bardziej nastawioną na wygodę jak mm -hmm. gdyby, i rozkładania, mm -hmm. ale też mają czasami nawet możliwość wyboru materaca, który o. znajduje się w Super. samej e, sofie. Jeżeli tak nie jest, to z reguły te, które są do codziennego spania, są zdecydowanie wygodniejsze. I teraz co może nam pomóc, żeby nam było wygodnie? Słuchajcie, no będę nudna, ale powiem znowu o tej macie, którą po prostu można sobie położyć na wierzch i te wszystkie, jakby nie było. Zagniecenia, nazwijmy to naszej sofy Te poduszki, które gdzieś tam tworzą pewne nierówności. No tak wpada się w dziurę w pewnym momencie. Mata to jest no bo są mam to wrażenie, taki jakiś so... taki cichy bohater tego odcinka. Tak, jest, tak. tak <grym> to jest tak jak Mate. w ulicy Sezamkowej kiedyś było, że jakaś literka sponsorowała odcinek, to hmm. tutaj mam wrażenie, że właśnie hmm. ta Mata. E, Mata na materac e, tak, sponsoruje tak, tak. odcinek naszy, dzisiejszy odcinek podcast Więc nasza bohaterka nie się i tutaj pojawi. Pamiętajmy o tym, że można ją łatwo zwinąć, można ją łatwo wywietrzyć. A sofy nie wyniesiemy przecież na balkon, taras, gdziekolwiek tam Może jest, to problem. jest to problematyczne. Więc taką matę sobie po prostu wynosimy, wietrzymy, możemy wyprać to pokrycie, które jest. Więc jakby to jest bardzo ważne. Natomiast te, w kontekście też tego komfortu spania na sofie, pamiętajmy o tym, co dzieje się po zakończeniu spania na sofie, czyli czy mamy pojemnik na pościel. Bo... No bo to jednak codziennie będzie składane i rozkładane, mm -hmm. więc mm -hmm. no tutaj ta wygoda e, jest kluczowa. i szybkość jest tak, kluczowa. Jest no. kluczowa. Mm -hmm. Ja też nie, nie, nie mogę nie wspomnieć w tym miejscu o tym, że e, jeśli codziennie Zdejmujemy pokrycie i pokrycie ponownie zakładamy. Ja polecam wybierać zawsze takie sofy, które mają zdejmowane pokrycia. Można sobie je wyprać. I to jest świetne rozwiązanie dla tych osób, które nie tylko codziennie sypiają, ale na przykład mają małe dzieci. Więc czasami mamy czekoladę na naszej sofie, czasami są to łapki naszego pupila, czasami kłaczki. No, różne rzeczy się tam pojawiają, więc wybierajmy te sofy, które są wygodne do codziennego snu, ale również mają zmieniane pokrycia. Zdarza się nagminnie, że ja kładę się wcześniej spać, ponieważ ja uwielbiam iść spać, że tak powiem, z kurami, ale również wcześniej się budzę. Mhm. Natomiast, no. Czasami tak jest, to że przy okazji budzę, budziłabym cały dom, mm -hmm. gdyby nie pewne udogodnienia, które wprowadziłam w domu. Po pierwsze. To jest super, no bo wiele tak. osób też chodzi w ogóle na inne godziny do pracy. Oczywiście Otóry na szóstą, oczywiście, na 9, tak. tak. Jak są jakieś prace zmianowe, to. Więc ja tutaj, słuchajcie, rozwiązałam to w taki sposób, że te rzeczy, które pomagają nie obudzić tą drugą osobę, mm -hmm. czyli y, tu, panie, tak. łatwo je wyeliminować, w momencie, w którym położy się coś miękkiego pod stopą. I jeżeli my mamy miękki, nie wiem, chodnik, mhm. dywanik, niekoniecznie y, duży jakiś dywan, to, to może być po prostu drobna rzecz, to powoduje, że ja wstając, po pierwsze mam ciepło pod stópką, no uwielbiam, tak jest, a z drugiej strony nie tupię, więc nie, nie są to odgłosy, które mogą obudzić tą drugą osobę. I też eliminujemy skrzypiącą podłogę. No. O, tak, 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 tak. Więc y, kolejna rzecz, która normalnie obudziłaby y, tą drugą osobę, mhm. czyli, czyli światło. Słuchajcie, ja y, na przykład y, w szafie, czy w y, innych pomieszczeniach y, sobie tak wszystko poustawiałam i tak dobrałam oświetlenie, aby nie budzić mojego partnera. Mhm. Czyli, jeżeli ja chcę wyciągnąć ubranie z szafy, ja tam mam oświetlenie, ale to oświetlenie nie nie oświetla całego pokoju, nie muszę mm -hmm. zapalać tego oświetlenia górnego, mm -hmm. żeby się ubrać, żeby wybrać właściwe ubranie, tylko właśnie robię to za pomocą e, po prostu tego, że, że mam zainstalowane oświetlenie tylko i wyłącznie w tym miejscu, więc Ale to jest, to jest bardzo sprytne. To jest super, bo ja zazwyczaj myślałam o tym oświetleniu do szafy jako takim aspekcie bardziej dekoracyjnym. No nie. No nie, ono ma. To ma mieć z... funkcję swoją, też co mi się wydaje, że. Wiesz, musisz znaleźć te wszystkie rzeczy. Znaczy, bo to wygląda zawsze mi się mega podobały te wszystkie takie oświetlone szafy, i to i jak otwierasz drzwi, i one się automatycznie zapalają. Tak. Mówię, no hit! A to właśnie po to jest. To jest właśnie po to, żebyśmy nie oślepiali, nie musieli włączać mm -hmm. tego górnego oświetlenia. Które jest w naszej sypialni? Kolejna rzecz jest taka, że ja akurat e, lubię zasypiać przy delikatnych dźwiękach muzyki. Na całe szczęście tutaj jesteśmy stereo, czyli we dwójkę lubimy to. Mhm. I e, mamy właśnie w sypialni takie, e, takie nagłośnienie, które też za pomocą aplikacji możemy sobie sterować, więc e, niezależnie czy, czy ja, czy, czy ta druga osoba. Możemy sobie decydować, jaka muzyka jest w danym momencie, jak głośno i czy ją wyłączyć, bo mm -hmm. tak jak mówię, ja wcześniej padam i na całe szczęście sypiamy jak kamień, natomiast ta <noise> druga osoba e, po prostu może sobie w tym czasie albo pogłosić, albo wyciszyć, jak tylko sobie życzy. Więc są takie rzeczy, które pomagają nam też spersonalizować to wspólne miejsce do spania mm -hmm. i nie obudzić, nie przeszkadzać, kiedy mamy różne. Mm -hmm tryby funkcjonowania. No Super. dobra. Słuchajcie, no bo dopasowanie się dwóch osób, to myślę sobie, że to w sumie i tak nic w porównaniu z rewolucją, jaką wprowadza pojawienie się trzeciego domownika. No to jest rewolucja na pewno i dla rodziców, i dla samego Bąbelka, bo przecież e, pojawia się w zupełnie nieznanym mu środowisku. I e, tutaj zapewne jest tak, że Wiele tych czynników można by wprowadzić, aby udogodnić e, sobie i, i polepszyć tą, to, to, ten sposób funkcjonowania, ten sposób na sen i to zarówno w kontekście, jak urządzić tą część, gdzie sypia nasze dziecko, jak i tą część, w której my sypiamy. Myślę, że tego jest tak dużo, że nie wiem, czy my mamy na tyle czasu, żeby teraz o tym opowiedzieć, bo aż aż, tak... aż to chyba osobny odcinek by było, no, Tak, wydaje mi się, że potrzebny. chyba wszystkie tak. czujemy, że tego tematu po prostu nie da się wyczerpać tym jednym pytaniem, ale możemy Wam zdradzić, że wkrótce pojawi się cały odcinek poświęcony tematowi snu, no i właśnie z tematem związanym z dzieckiem, czyli kiedy w domu pojawia się dziecko. To będzie ciekawy odcinek na pewno. Tak. Ale no, trzecim domownikiem Słuchajcie, może być też nasz ulubiony zwierzak. Ach, oczywiście. I ja się chciałam zapytać was, czy jak to u Was jest? Śpicie ze zwierzakiem swoim w sypialni? Czy jednak ma to swoje, swoje legowisko gdzieś po, poza sypialnią? Jaki jesteście team. No właśnie, ja tutaj bym też zapytała o ten team. Czy jestem team. Lubię spać ze zwierzętami w moim domu albo udaję, że nie lubię, ale i tak to robię. To jest tak to jest zwany trzeci team. To jest trzeci team, <grym> dokładnie. Ja muszę się przyznać, że zawsze byłam wielką kociarą i oczywiście kot plaster czy moja kotka misia mieli pozwolenie na wejście na terytorium łóżka. W sumie nawet nie musiałam dawać tego pozwolenia, jak ktoś ma koty, to wie, że... Koty same się rozporządzają i dają sobie to pozwolenie. E, natomiast e, pierwszy raz, jak e, zamieszkałam z kimś, kto miał psa, e, to byłam na początku, nie, 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 absolutnie nie będzie psa na łóżku. Nie daj Boże, żeby wchodził jeszcze na kołdrę, albo spał pod tą kołdrą. Jak długo to trwało? E, minęły dwie noce. <laughs> Twarda była. Dwie by trwało długo. <laughs> trzeciej, e, trzeciej nocy pies już był na łóżku. Na swoim kocyku. Nie wyobrażałam sobie kolejnych nocy, że mógłby nie stać w tym łóżku, więc złamałam się bardzo szybko. No i słuchajcie, ja należę do teamu, który absolutnie jest teamem wpuszczającym zwierzaki do swojej sypialni, na swoje łóżko. Tak się składa, że mam i psa i kota, więc mhm. tutaj muszę powiedzieć, że jakby. Pobudki przed szóstą rano, takim charakterystycznym miał i taką miękką łapeczką na twarzy, to jest coś, co bardzo jest takie rozczulające, o ile nie jestem bardzo zmęczona i nie chciałabym troszkę dłużej pospać. Natomiast ym, ta. ta ta druga część, ta druga historia, czyli, czyli pies, pies. E, który jest bardzo zazdrosny, właśnie z tego powodu, że wie, że zawsze przyjdzie rano kot. Otula moją głowę, więc mam taki piękny szal <grym> na poduszce, <grym>. więc musiałam połowę poduszki, e, muszę po, po prostu współdzielić. Tak, aureola, słuchajcie. Więc ym, ja też musiałabym wspomnieć o tym, że dla psa i dla kota. Też są świetne rozwiązania do snu. Mhm. Nie zapominajmy o. o tym, że oczywiście, wiadomo, zwierzęta uwielbiają naszą bliskość, kochają z nami spać, bo, bo po prostu chcą tego ciepła, które my dajemy jako ludzie. Ale nie zapominajmy też, że dla pieska i kotka też mamy bardzo wygodne legowiska, które powinny i mogą znaleźć się spokojnie w naszej sypialni. I ja akurat jestem ten tym, który nigdy w życiu nie powiedziałby, że miejsce pieska lub kotka jest gdzieś w innym pomieszczeniu. Bo prawda jest taka, że y, są ludzie, którzy otwarcie mówią o tym, że śpią ze swoimi zwierzętami. Są ludzie, którzy nie przyznają się do tego, ale i tak, tak jest. Kasia, pamiętasz, co się wydarzyło z tą Twoją. Pierwszą sypialnią w, w domu rodzinnym, mhm, z tym pokojem. Pamiętam. Dom został sprzedany dwa lata temu. Okay. I moi rodzice przeprowadzili się z małego miasteczka, z którego pochodzę, na pobliską wieś, ponieważ mój tata uprawia tam borówkę, i, i wszystko jest jakby w jednym miejscu. I moi rodzice są na etapie budowania takiego mieszkanka, które będą mieć tylko dla swojej dwójki, ale uwaga. Jestem również w tych planach bardzo mocno uwzględniona. Mój pokój będzie po drugiej stronie tego mieszkania, żeby nie dochodziły do mnie odgłosy chrapania, jeżeli będę chciała u nich nocować. To jest przeurocze. Ściskam z tego miejsca serdecznie moich rodziców. Natomiast tak, domu, domu nie mamy, ale będzie nowe mieszkanie i tam też będę miała swoją przestrzeń. Fajnie. Mo moja sypialnia zamieniła się w suszarnię. Hmm, Kasia, no i z funkcji sypialnianej Funkcje suszenia, no to też jest jakieś dobre rozwiązanie. Pamiętam, jak przyjechałam do swojego domu rodzinnego i, i wchodzę tam do tej sypialni, a tam po prostu dwie rozłożone te, te takie suszarki i moja mama. W końcu mam gdzie suszyć pościel. Rewelacja. W końcu, to bardzo kluczowe. Mhm. W końcu. Tak, bo słuchajcie, bo to jest taka ziemia odzyskana, ja bym to nazwała. Ach, pięknie tak? Powiedziane. Dokładnie. No, jakby nie było, ci rodzice... W mniejszym lub większym stopniu wyczekują tego momentu, kiedy odzyskają to jedno pomieszczenie, bardzo często e, robiąc pewne remonty i znowu posiadając po latach upragnioną sypialnię. Mm -hmm. Tak jak oddaliśmy na początku. E, Pojawienia się tego naszego domownika, tą naszą sypialnię, żeby dziecko miało swój własny pokój. Tak nagle po latach odzyskujemy właśnie to pomieszczenie. I to, słuchajcie, jest rewolucja i to jest cudowne, że nasi rodzice tak robią. I e, jakby ja się nie dziwię, że najpierw zaczynają od tego, że stawiają suszarkę. E, później, nieśmiało, nieśmiało zaczynają tam znikać nasze produkty, które mieliśmy do tej pory, jakieś. lądują w prawda, pudełku tak do piwnicy albo do garażu, tak, albo pod łóżkiem. No. Tak jest. Później nagle się okazuje, że jednak y, tam się pojawia łóżko. No i to jest cudowne, że w pewnym wieku odzyskujemy tą sypialnię, która jest takim, nie wiem, synonimem. Już jesteśmy tacy stateczni, już mamy swoją drugą wolność w tym naszym odzyskanym pokoju. Mhm. Wiecie, my już mówiliśmy w sumie o różnych etapach tego życia, właśnie czas na to mieszkanie na studiach, później z pierwszym partnerem, bądź partnerką. Teraz też o tym miejscu, że już nie jesteśmy z tymi rodzicami i oni mogą odzyskać tą swoją przestrzeń. Ale w sumie jest jeszcze taki jeden temat, który bym z chęcią poruszyła, i to jest temat. O, o takim delikatnym, albo i czasami większym niż delikatnym ograniczeniu mobilności, bo wiemy, że różne sytuacje zdarzają się mm -hmm. w naszym życiu. Jednego dnia jesteś e, zdrowa, biegająca, jeżdżąca na rowerze i super aktywna, e, a drugiego dnia masz e, tak zwany konflikt udowo-panewkowy i biodro, <grym> które nie pozwala ci wrócić albo być dalej tak aktywną. I tak mówię tutaj osobiście. sobie, jak jakaś historia osobista. <noise> tak, bo jest to moja historia osobista. Ja mm, pomimo tego, że nie jestem jeszcze wiekową bardzo osobą, e, to, to doświadczyłam e, operacji e, biodra 12 lat temu. I pamiętam, e, to jest w sumie taka historia, która... Pokazała mi, że właśnie to ułożenie w, w mojej sypialni, albo to konkretne łóżko, bądź kanapa, e, która była dla mnie miejscem takim codziennym do spania, e, po części uratowała to moje życie. Spędzenia miesiąca bądź dwóch miesięcy w tym łóżku, mhm. bo po operacji biodra rzeczywiście ja miałam bardzo ograniczoną mobilność, nawet powiedziałabym, że do 90% i nie byłam w stanie sama wstawać z tego łóżka, ani nawet przewracać się z boku na bok, bo jesteś unieruchomiona. Więc to ta pomoc drugiej osoby, która była obok, Podnoszeniem mnie z tego łóżka, albo właśnie zabezpieczanie tych moich nóg odpowiednią poduszką, która będzie na tyle twarda, że ta noga będzie uniesiona do góry. Że to było dla mnie bardzo ważne, um, i, i to ograniczenie mobilności w naszej sypialni może być w pewien sposób zabezpieczone takimi elementami wyposażenia wnętrz, które bardzo mocno mogą nam pomóc w tych czasach. Nie mm -hmm. no, też te, 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 te mam historię urazów ortopedycznych u siebie i, i też ograniczenia mobilności. Uraz, uraz akurat stopy, więc, więc jak najbardziej pamiętam moje wyprawy praktycznie, jak trzeba było się z sypialni do kuchni przetransportować, więc ruszałam z moim plecakiem... <grym> Do którego pakowałam termos z herbatą. Kasia, a zamiast w górę idziesz spokojnie do kuchni? Tak, ale to, to było przygotowanie Cudowne. do wycieczki wysokogórskiej. A, oczywiście. Termos, z herbatą był, był kubek, było pudełko z, z kanapkami, e, okay. też zapakowane i, i co, co jakieś tak dwie-trzy godziny właśnie wyruszałam w taką swoją podróż wysokogórską o kulach. E, i teraz, nawet tak z perspektywy czasu, właśnie zastanawiam się, jak można byłoby sobie urządzić taką sypialnię, mm -hmm. taką przestrzeń, tak aby sobie trochę pomóc, jak ma, jak ma się te ograniczenia mobilności. No i tutaj pytanie, Kasiu, do Ciebie. Jak, jak, so, jak sobie właśnie pomóc przy takim urządzaniu wnętrz? Jak na przykład urządzić też taką sypialnię, powiedzmy, dla osób starszych, które też mogą już mieć problemy z z mobilnością. Tak, ale zanim nam jeszcze Kasia odpowiesz, to pytanie, czy należysz również do naszego teamu z urazami ortopedycznymi? <grym> Oczywiście, słuchajcie. Ale mam zjazd. Ja jestem... <grym> Trzy Kasie i urazy ortopedyczne. Urazy ortopedyczne to moja specjalność. W okay. zeszłym roku a zarówno miałam kolano reperowane, ponieważ tutaj była dość poważna kontuzja tego kolana, więc miałam na nowo robione kolano. Oraz złamałam sobie nóżkę, więc, jakby okay. specjalizacja jest. Rozumiemy Cię, rozumiemy Cię w 100%. Natomiast i mówię to z własnego doświadczenia, i to sprawdziło się nie tylko przy okazji tej mojej e, przewlekłej e, kontuzji, która pociągnęła, jak gdyby, za sobą wiele niedyspozycyjnych dni w łóżku, ale także z doświadczenia tego, że miałam także tatę, który w pewnym momencie swojego życia również wymagał. Pewnych udogodnień, więc powiem tutaj z doświadczenia, co nam pomogło. Mm -hmm. Przede wszystkim pomagało nam to, że mieliśmy wyżej materac. Mm -hmm. Czyli jeżeli możemy wybierać, wybierajmy um, takie materace czy ramy łóżek, które są nieco wyżej, bo nam mm -hmm. akurat łatwiej było wstawać. Okay. Więc jak gdyby te pierwsze kroki, które robiłam, było zdecydowanie wygodniej. Podnieść się, jak miałam wyżej, materac. Druga rzecz, ja akurat miałam łóżko, które jest łóżkiem z taką ramą dookoła. I teraz, w momencie, w którym, tak jak Ty, Kasia, mówisz, że trzeba było coś tam podłożyć mhm. sobie, to ja po prostu tą swoją nóżkę w tej ortezie cyk na tą ramę. I wtedy idealnie ukrwienie się pojawiało, więc jak gdyby sama rama Zazdro. pomagała mi w tym. Zazdroszczyć tej ramy włosów. Super. Napra nie, to się bardzo dobrze sprawdziło i naprawdę, jeżeli jest taka możliwość, aby dobierać odpowiednio i ramę, i ten materac, żeby było nieco wyżej, to jest to coś, co nam pomaga. Ale też nie zapominajmy o tym, że w dzisiejszych czasach mamy bardzo często różnego rodzaju urządzenia, z których chcielibyśmy skorzystać. Nie zawsze chce nam się i możemy poczytać. Więc korzystajmy na przykład z tego, że mamy... Telefony gdzieś pod ręką, no i mówimy sobie, no dobra, no mamy telefon pod ręką, gdzie go odstawimy. Różne mobilne stołeczki, różne mobilne stoliczki mm -hmm. na kółkach, A, składane wózeczki. wózeczki, które po prostu podjeżdżają do nas właśnie z tą szklanką wody, gdzie można sobie coś odłożyć. Mm -hmm. Już bym ale musiała chodzić na wyprawy wysokogórskie. Nie musiała być to Ale też nie zapominajmy o tym, że te urządzenia często wymagają ładowania. I ja słuchajcie, mam w domu taką lampę, która jednocześnie ma ładowarkę, mhm. i po prostu w momencie, w którym nie korzystałam, ja nie musiałam szukać kabli mhm. i wiecie o tych kulasach tam przez całe mieszkanie, tyk, 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 mhm. tylko po prostu odkładałam sobie ten telefon na tęże lampę, która znajdowała się obok mnie. Ona się tam ładowała, i jak już była gotowa, to była gotowa do użytku. A ja tym samym oszczędziłam sobie po prostu kolejnych zbędnych czasami ruchów. Więc to są bardzo takie przydatne, moim zdaniem, rzeczy. No i w tej sytuacji, niestety, dywany nie sprawdziłyby się. Ja akurat hmm. wymagałam tego, żeby poruszać się przez jakiś czas okulach, i myślę, że wy też w tych etapach życia. Natomiast jeśli, um, jeśli jest taka potrzeba, żeby jednak ten dywan się znalazł, wtedy powinien być płaski i co ważne, żeby się nam nie ślizgał, nie poruszał, powinien być albo podgumowany, albo możemy sobie też dokupić taką specjalną antypoślizgową wielcową matę, która sprawi, że ten dywan będzie się po prostu trzymał swojej powierzchni i wtedy na pewno będziemy bezpieczni i spokojnie o tych kulach damy radę przejść tych parę kroków. Wydaje mi się, że chyba zabezpieczyłyśmy wszystkie z możliwych tematów. Nie wiem, Kasia i Kasia, czy się ze mną zgodzicie? Tak jest. Tak, co prawda ze złamaną nóżką na końcu, ale jednak. Ale czuję, że pomogłyście mi wyjść spod kamienia. I to jest naprawdę, uważam, że Triumfuje tutaj dzisiaj. Dzięki Tak, wyjście spod kamienia i, i Mata jako bohaterka programu. Cicha bohaterka tego programu. Natomiast, Kasia, bardzo, bardzo chciałabyśmy tobie podziękować. Ja również. Ja również dziękuję za cudowną spotkanie. rozmowę, inspirującą. Mam nadzieję, że coś z tych moich podpowiedzi będziecie w stanie wykorzystać. Jesteśmy też ciekawe, jak zmieniły się Wasze potrzeby związane ze snem na różnych etapach życia. Koniecznie dajcie nam znać i podzielcie się swoimi historiami w komentarzu. I to już wszystko w tym odcinku Fika z IKEA, więc słuchajcie, komentujcie i obserwujcie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku naszej serii. Pamiętajcie, co miesiąc w drugi wtorek miesiąca.